Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. I tym razem przyjrzymy się, kto jest naszym tak naprawdę największym wrogiem i kto najbardziej mąci w regionie. No, zdziwilibyśmy się, wielu z nas się zdziwi, jeśli tym krajem, który to robi, jest najbardziej podły od wielu pokoleń, to jest Wielka Brytania. Ta obecnie zdegenerowana nacja dalej niestety ma dobrych mącicieli geopolitycznych. I oni wykorzystują narody w naszym rejonie, zwłaszcza nas Polaków, nie od dziś. Warto przypomnieć, że przed II wojną światową robili wszystko, by storpedować możliwy sojusz Polski z III Rzeszą, który doprowadziłby z pewnością do pokonania Związku Sowieckiego. Nawet bez nas sam Manstein mówi, a ten człowiek się na tym znał, że zabrakło tylko kilku dywizji do zdobycia Moskwy i jest to wielce prawdopodobne stwierdzenie, plus z nami na pewno by Rosja padła. Oczywiście nie byłaby zajęta cała, dalej byłby za Uralem lub w okolicach Uralu lub na Wołdze potwór, który, jak wiemy, część przemysłu już tam swojego miał po drugiej stronie Uralu, więc byłoby z kim walczyć i trzeba by było cały czas na tego potwora patrzeć, ale byłby już pokonany i nie miałby aż tylu wpływów. Plus trzeba pamiętać, że jak niektórzy mówią, a ale z III Rzeszą byłby to sojusz mniejszego z większym, bylibyśmy pod niemieckim butem. A jak nas traktowali alianci? Czy już zapomnieliśmy, że rzucali nas tak jak żołnierzy kolonialnych w najgorszy bój? Stąd się wzięło w 44. powiedzeniu wśród żołnierzy we Włoszech, że Anglia walczy do ostatniego żołnierza sił sprzymierzonych. Plus warto pamiętać, że po wojnie, bo udało nam się ewakuować nasze złoto w 39 we wrześniu do Anglii. Za każdy nabój nam policzyli rachunek i wzięli sobie tacy sojusznicy i nawet nie byliśmy w paradzie zwycięstwa. Nawet Maorysi byli. Co prawda zasłużyli się w walkach, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, ale myśmy nawet nie byli, a nasi generałowie nie dostawali nawet emerytur, żeby nie drażnić Sowietów. Więc widzimy, jacy są Anglicy i to samo dzieje się dzisiaj. Krajem, który wpycha nas, kraje naszego regionu, do jeszcze większego zaangażowania w wojnie między Rusinami, czyli obecnie Ukraińcami. Ja dalej mam wątpliwości, czy ten naród istnieje. I Rosjanami to jest przede wszystkim bardziej niż Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, gdyż tam nawet rodzina królewska ma swoje duże agroholdingi i biznesy. I też są naciski, żebyśmy pozwolili wejść na rynek Unii Europejskiej, no i przy tym dorżnęli swoje rolnictwo, żeby oczywiście Anglia, to zdegenerowane społeczeństwo mącicieli od wieków mogła zarabiać. Widzimy więc, że prawdziwym naszym wrogiem, prawdziwym najprawdziwszym jest Wielka Brytania, której tak ufaliśmy i ufamy do tej pory. No ale jak mamy ministra spraw zagranicznych, pana Zdradka Radka, który był i może dalej jest, bo ja tym ludziom nie wierzę, obywatelem brytyjskim, to więc co chcemy? On jest zdecydowanie z opcji probrytyjskiej, mimo że jego żona Jabłoneczka pochodzi z amerykańsko-żydowskiej rodziny, ale jest to też opcja bardzo lewicowo-demokratyczna, więc skłonności brytyjskich tam też bym się doszukiwał, bo jak żyją w jednym domu, to tak samo myślą. I warto jeszcze wspomnieć, że takich polityków zapewne mamy więcej. I najgorsze właśnie jest to, że dalej nie widzimy, że Brytyjczycy nas brutalnie rozgrywają i pamiętacie Państwo, jak mówiłem w ostatnich ze swoich filmików poprzednich, kiedy analizowałem, że najprawdopodobniej marzy się odbudowa tej Rzeczpospolitej obojga narodów z Ukrainą, żeby już zrównoważyć Niemcy i postawić na taki polsko-ukraiński twór. To zawsze wspominałem, że ten pomysł najprawdopodobniej narodził się w Waszyngtonie, ale zawsze mówiłem, że w tym Londyn też macza palce. Podejrzewam, że ten pomysł bardziej mógł się narodzić w Londynie. Nie pomijajmy wpływów brytyjskich, które czynią nasze położenie jeszcze gorszym, gdyż Brytyjczycy nas zawsze bezwzględnie sprzedawali i wykorzystywali, a myśmy się dawali. I bo żeśmy nie postrzegali ich tak, jak powinniśmy, jako jednego z największych bezwzględnych naszych wrogów i narodów, który nas traktuje jako podludzi, tak samo jak swoje ludy, najgorzej traktowane ludy kolonialne. I zdania nie zmienię, naszym największym przeciwnikiem geopolitycznym, co widać, była i jest Wielka Brytania.
no poza oczywiście starymi sąsiadami ze wschodu i zachodu. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.